Gatunki należące do rodziny storczykowatych mają szereg przystosowań do życia, które czynią je niezwykłymi w świecie roślin. Niektóre, jak dwulistnik muszy, są na tyle wyspecjalizowane, że rośliny te można podejrzewać o działanie z premedytacją. Potrafią bowiem manipulować zwierzętami, a wszystko po to, by zapewnić pojawienie się kolejnych pokoleń. Dwulistnik jest jedynym we florze Polski gatunkiem spośród storczykowatych, zapylanym w wyniku aktu pseudokopulacji. Jego kwiat przypomina swoim kształtem, barwą i wielkością błąkówki z rodzaju niestylak. Kwiaty nie tylko wyglądają, ale też pachną podobnie jak samice wspomnianych owadów. Samce, nieświadome podstępu, podejmują próbę kopulacji, przenosząc w ten sposób pyłkowiny z jednej rośliny na drugą. Przykład dwulistnika pokazuje nam dobitnie, jak fascynujący jest świat przyrody. W Polsce dwulistnika zobaczymy przede wszystkim w Tatrach, Pieninach czy na Wyżynie Miechowskiej, chociaż jest bardzo nieliczny. Nieprzypadkowo stoję pod szczytem Kopieńca Wielkiego, gdzie występuje jedna z tatrzańskich populacji tej rośliny. Najwyżej w Tatrach, no i oczywiście w całej Polsce, dwulistnik rośnie na Łysankach, na wysokości około 1445 metrów nad poziomem morza. Spotkamy go na nasłonecznionych murawach nawapiennych.